Warsztaty instrumentalne dla młodzieży to jedna z licznych propozycji Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na tegoroczne ferie. Jak się okazuje, propozycja trafiona, bo z zaproszenia do muzykowania z prawdziwymi autorytetami skorzystało kilkadziesiąt osób. Około 40 osób, dokładnie bodajże 36, bo jeszcze dzisiaj się zapisały jeszcze dwie dziewczyny, które są tutaj za mną. Notabene grają na perkusji, pewnie Państwo tego nie słyszą, ale my tutaj z tej strony to trochę słychać. Czyli 38 to już razem wychodzi. Tutaj warsztaty są podzielone na trzy grupy. Tutaj za mną jest sekcja perkusji. Obok w sali konferencyjnej jest właśnie gitara basowa z Wojtkiem Pilichowskim, a na dole są warsztaty z gitary. Warto dodać, że nauczyć się można właśnie na gitarze od najlepszych. Zdecydowanie można, ponieważ mamy tutaj do czynienia z gitarzystami pierwszej ligi. Wojtek Pilichowski, który prowadzi gitarę basową, jest absolutnie pierwsza liga, jeśli można tutaj jakiegoś sportowego porównania użyć. Tutaj za mną Mateusz Gruszkowski, można zwany Gruchą, można jego umiejętności zobaczyć na YouTubie, wpisując co on potrafi. Właśnie on tutaj ma zajęcia. Na dole Marcin Grzela, nasz rodak pochodzący z Życimia, na stałe mieszkający w Bydgoszczy już od dawna, związany z zespołami Oni, Brycki, jeszcze parę innych zespołów przez niego przeszło. Właściciel MG Studio, w którym też robi muzykę. On w sali lustrzanej prowadzi największą grupę gitarzystów. No to tak naprawdę dla wielu osób może być początek przygody z muzykowaniem. Początek przygody, którą później w Oxirze, również w ciągu roku szkolnego, można kontynuować. Ta formuła warsztatów ciężko nazwać początkiem, bo tutaj jakieś pojęcie trzeba już mieć o tym, jak się gra na instrumencie. Ale takiej w szerszym pojęciu tak, dlatego że jeśli nie zaszczepimy, jeśli takie gwiazdy jak na przykład Wojtek Pilichowski czy też Marcin Grzela nie zaszczepią tego bakcyla, no to kto? No to są autorytety naprawdę na miarę, akurat Wojtek na miarę światową, Marcin na miarę tutaj krajową, ale rzeczywiście są to autorytety i umiejętności, które myślę, że wzbudzą, tak jak powiedziałeś zresztą, tą chęć do pracy i chęć do samokształcenia, no bo tutaj o to chodzi, żeby ta inicjatywa była dla młodych ludzi, żeby dalej się kształcili. To jest fajne, są to fajne spotkania. Nie ma tutaj szkolnej spinki, nie rozliczamy młodzieży, nie dostają za to ocen. Zależy nam na tym, żeby po prostu naprawdę pokochali muzykowanie. A z tym kochaniem muzykowania to też jest tak, że trzeba mieć sporo zapału, żeby coś z tego wychodziło. A jak oceniasz to z perspektywy nauczyciela, trzeba powiedzieć, czy jest z tym łatwo? Na pewno nie jest z tym trudno, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Oni naprawdę chcą. To jest tylko kwestia stworzenia im do tego warunków, spowodowania, żeby mieli się gdzie spotykać, żeby mieli nie tylko takie warsztaty jak te, ale żeby też mieli stworzone sale prób, gdzie mogliby korzystać z jakiegoś sprzętu, gdzie mogliby korzystać z pomocy instruktora, po prostu starszego muzyka, kogoś życzliwego, kogoś z pasją i z cierpliwością do nich i też z miłością do muzyki. Czy w dzisiejszych czasach nie jest troszeczkę tak, że muzykowanie ma bardzo dużą konkurencję innych form spędzania czasu, realizowania się? Jeszcze lat naście temu albo grało się w piłkę, albo grało na gitarze lub waliło w bębny. Dzisiaj tych możliwości młodzi ludzie mają dużo więcej. Tak, mają dużo więcej tych możliwości, ale tutaj nie ma zabawy wirtualnej, tutaj nie ma zajęć wirtualnych. To jest naprawdę spędzanie czasu z instrumentem, słuchanie muzyki i nabieranie wrażliwości, nie tylko na dźwięki, ale i na życie. Muzyka przekłada się na życie.
A o tym, że muzyka może być sposobem na życie, przekonać może właśnie historia Wojtka Pilichowskiego, który za gitarę złapał kiedyś przez przypadek, a dziś koncertuje na całym świecie. W naszym mieście przekonywał młodych ludzi, że warto ćwiczyć i doskonalić swoje muzyczne umiejętności. Z kolegami zakładaliśmy zespół podwórkowy. Wszystkie stanowiska były już obsadzone, więc mi zostało stanowisko basisty. W sumie przypadek, ale jakby te grube struny gitary basowej uznałem za wyzwanie dla prawdziwego mężczyzny i tak to się dalej potoczyło. W ogóle chciałem być perkusistą, ale jestem basistą, nie żałuję tego. Pracuję w tym zawodzie i myślę też, że z drugiej strony to jest takie oddawanie tego, co się w życiu dostało, czyli też spotykanie się z młodymi, uczenie ich i rozmawianie o muzyce.